Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność zainaugurować niniejszym filmem serię podcastów wydawnictwa Austeria. Nazywam się Piotr Paziński, jestem już od dawna współpracownikiem wydawnictwa, redaktorem i też autorem trzech chyba książek, które ukazały się w Austerii, w tym ostatniej, która wyszła latem kilka dni temu. Atrapy stworzenia. Ta moja najnowsza książka, Atrapy stworzenia, która jest w pewnej mierze kontynuacją książki poprzedniej, też ukazała się w Austerii, Rzeczywistości poprzecieranych, traktuje o różnego rodzaju sztucznych bytach, sztucznych istotach, automatach nakręcanych, figurach woskowych, lalkach, manekinach. Szukam ich śladów w literaturze, przede wszystkim XIX-wiecznej literaturze europejskiej, w tym literaturze z tego obszaru, gdzie się znajdujemy, czyli literaturze dawnej monarchii austro-węgierskiej. Bohaterami są m.in. Bruno Schulz, Józef Roth, Stanisław Lem, także inni autorzy, u których motyw sztucznego bytu, sztucznej istoty, która jest jakąś formą namiastką życia, jakąś formą imitacji życia, jest bardzo obecny. Ten problem mnie jakoś interesował od lat, kiedy pisałem jakieś poprzednie swoje książki. Pojawiał się też jako motyw w literaturze, którą lubię czytać, przede wszystkim właśnie u Schulza czy u Rotha. Zastanowiło mnie, że właśnie Józef Roth, postrzegany jako pisarz, głównie nostalgik za Cekanią i autor, który upamiętniał nieistniejące cesarstwo, bardzo często posługiwał się figurą panoptiką, czyli gabinetu figur woskowych. Fascynowała go ta figura. I wykorzystywał ją wielokrotnie w literaturze jako ślad czegoś, co już w zasadzie nie istnieje, albo coś, co demaskuje jakąś sztuczną rzeczywistość. Ten motyw sztucznej rzeczywistości, to znaczy tego, że figury woskowe, na przykład w gabinetach, które było ogromną atrakcją turystyczną już w XIX wieku, taki jak gabinet Madame Tissot w Londynie, jak podobne przybytki w Paryżu, czy w Wiedniu, czy w Berlinie, które przyciągały widownie, najpierw ze sfer arystokratycznych, potem mieszczańskich, potem zwykłych ludzi, gdzie wystawiono figury celebrytów, ludzi znanych skądinąd. To takie spotkanie ze sztucznym życiem, znaczy z istotami, które imitowały żywych ludzi, a jednocześnie były w sposób ewidentny nieżywe. Jednocześnie nie dało się o nich powiedzieć, że są trupami, że są zwłokami istot, które kiedyś były żywe. I wywołując w widzach rodzaj takiego niepokoju swoją niesamowitością. W ogóle spotkanie z martwym tworem, który imituje twór żywy, było nadzwyczaj niepokojące. Czy to jest lalka dla dziecka, czy to będzie właśnie manekin wystawowy, rzecz niezwykle popularna już od XIX wieku. Właściwie żaden magazyn mód porządny, czy w Paryżu, czy w Berlinie, czy w Wiedniu, nie mógł się obyć bez manekina. Czy właśnie figura woskowa w panoptiku, coś takiego, co imitowało życie, a jednocześnie było zupełnie inne. Nie zwracało na nas uwagi, nie patrzyło, bo nie miało sztuczne oczy, nie widziało nas, a jednocześnie było łudząco do nas samych podobne. I te rzeczy mnie jakoś zainteresowały. Szukałem tutaj różnych tropów właśnie literackich, przede wszystkim w literaturze XIX-wiecznej, u Eta Hoffmana, u Rilkego, później u Kleista, wcześniej w jego rozważaniach o marionetkach i także u autorów polskich, takich jak Bruno Schulz. I później u twórcy, który wywarł na mnie ogromny wpływ i uważam go za wciąż jednego z najważniejszych dla siebie artystów, czyli Tadeusz Kantor i jego teatr. Przede wszystkim Teatr Śmierci, gdzie manekiny się pojawiają jako sobowtóry żywych
ludzi, jako ich duble, jako ich rodzaj takiego cienia, który za nimi podąża, lustra, w którym żywi się przeglądają i pewnej możliwości istnienia. Możliwości istnienia, co jest ważne w teatrze kantora, takiego niepełnego, tandetnego, zdegradowanego. Kantor to wziął od Schulza, ale sam rozwinął tę myśl i przetworzył, że życie demaskuje się przez brak życia, tylko brak życia na scenie może ujawnić życie, a jednocześnie to, co sztuczne, to, co podrabiane, to, co jest w jakiś sposób tandetne, bo te manekiny i figury woskowe często były dosyć tandetne, były źle wykonane, były ewidentną imitacją istot żywych, pokazywały być może całą naturę naszego stworzenia i też naturę ludzkich dążeń do tego, żeby prześcignąć dzieło stworzenia, żeby jakoś naśladować naturę czy dzieło Boga, jak kto woli, w zależności od tego, czy wierzy, że świat został stworzony, czy świat jest po prostu naturą. Tak czy siak ludzie próbowali na różne sposoby to dzieło naśladować. Wychodziło im to średnio. Figury były często niedokładną imitacją ich samych. Zresztą bano się imitować dokładnie, tak jakby jednak bano się wchodzić w kompetencje stwórcy. Figury kościelne też były często niedokończone, niedorobione albo celowo niedokończone, żeby ten proces imitacji nie był doprowadzony do końca. A figury w panoptykonach, zwłaszcza tych takich tańszych, które obwożono po miastach i miasteczkach, może takich, jakie widział Schulz w swojej i opisał w opowiadaniu Wiosna, czy takie, jakie podziwiał Józef Roth, czy rumuński pisarz Max Blecher, które były gdzieś po miasteczkach wożone i ustawiane w oświetlonym namiocie. Często były rzeczywiście, no, powiedzmy, niedokładne, były tandetnie wykonane, były w jakiś sposób nieudane. I w ten sposób demaskowały, przez to swoje, fakt, że były nieudane, demaskowały ludzkie próby naśladownictwa życia. To był jeden z takich węzłowych problemów, który mnie interesował. Drugim było to, jak w miarę postępu nowoczesności. Pisałem o XIX wieku i zainteresowałem się tutaj XIX wiekiem i szukałem tropów właśnie, gdy idzie o lalki, gdy idzie o manekiny, tych motywów ich obecności, śladów ich obecności w XIX-wiecznej kulturze Europy, zwłaszcza kulturze miejskiej, masowej, gdy Paryż czy Londyn stawały się miastami manekinów, gdzie właśnie w domach handlowych stały rzędem dziesiątki albo setki sztucznych ludzi, tworząc taki sztuczny tłum. I ten problem powrócił, dziwną drogą powrócił podczas Wielkiej Wojny, która jakby zamknęła XIX wiek, czyli dzisiaj nazywanej I wojną światową, kiedy zachwycano się możliwościami żołnierzy, którzy w zasadzie powinni być, upodobnić się do lalek, powinni przestać być istotami żywymi, tylko być posłusznymi automatami, którzy idą na śmierć. I zderzenie tych obrazów, każdy, kto widział sławny spektakl Kantora Wielopole, gdzie żołnierze są nakręcanymi automatami, gdzie oprócz automatów występują też manekiny żywych ludzi, to może czy pamięta prozę Schulza? Ten pewnie zauważył, że te dwa motywy wojska, które idzie do okopów i potem idzie na śmierć w okopach, i sztucznych bytów, czy to właśnie figur woskowych, czy manekinów, są jakoś ze sobą szczepione. To fascynowało Józefa Rotha i jest kilka w jego reportażach, między innymi tych, które w przekładach ukazały się w Austerii. Są takie figury połamanych, zniszczonych lalek, które oczywiście kojarzą się z trupami ludzi, trupami żołnierzy w okopach, czy z trupami ludzi gdzieś zamordowanych na tyłach frontu.
tak jakby oni sami przypominali lalki. I tak jakby lalki połamane, zniszczone, zdegradowane czy pokruszone woskowe manekiny z kolei kojarzyły się z trupami żywych istot. To może jest właśnie ten motyw, który fascynował już wcześniej i pisarzy, i plastyków. Dlaczego figura woskowa jest czymś takim, co stoi pomiędzy. Nigdy nie była żywa, jednocześnie przypomina nas samych. Jednocześnie jak ona już jest taka właśnie podniszczona, troszkę pokruszona, ten wosk zaczyna się łuszczyć i niszczyć, to ona zaczyna przypominać trupa. Trupa czegoś, co nie było żywe, w związku z tym też dziwnego trupa. Na to zwracali uwagę psycholodzy już XIX-wieczni, że spotkanie z lalką czy z manekinem wywołuje w nas jakiś szczególny niepokój. Dziś wiemy, że roboty wywołują w nas szczególny niepokój. Ja o robotach akurat pisałem tutaj mało, bo nie chciałem się zajmować współczesną fantastyką, znam się na niej słabo i też doszedłem do wniosku, że to są rzeczy już przez innych opisane, ale czego kształty roboty jakoś też się pojawiają u mnie, choćby w przypisach, kiedy wspominał o tym, że one wywoływały w ludziach i wywołują do dzisiaj niepokój. Gdy żyjemy już w świecie, gdzie wszystko da się podrobić i gdzie właściwie żywe istoty mogą występować w postaci hologramów albo właśnie już coraz bardziej idealnych androidów, które będą wykonywały za nas coraz więcej czynności i prac, no to powstaje problem też. Po pierwsze relacji między nami a nimi, tego, że one będą coraz bardziej żywe. Tym akurat się tutaj w tej książce nie zajmuję. Roboty będą coraz bardziej żywe i będą coraz bardziej przypominały nas samych. Oczywiście masa problemów etycznych z tego wyrasta. Ale mi chodziło o sam wygląd, to znaczy to, że człowiekokształtny twór, takim jak był kiedyś manekin, a dzisiaj już będzie robot, działa na nas źle. Znaczy my się jako ludzie boimy takich stworów, chociaż nawet jeśli się nie chcemy do tego przyznać. Boimy się manekinów wystawowych, boimy się figur woskowych, chociaż chcemy pójść do gabinetu figur woskowych, zapłacić masę forsy, żeby zobaczyć ulepionych celebrytów, kiedyś królową brytyjską albo Franciszka Józefa, dzisiaj nie wiem, Donalda Trumpa na przykład, który wygląda niesamowicie ulepiony z wosku, dziwnie i od razu się go boimy, chociaż nas śmieszy, ale wywołuje pewien niepokój, prawda? No ale też boimy się androidów i często producenci starają się tego unikać, to znaczy wiedząc, że ludzie boją się takich kopii, jeden do jeden, starają się te roboty nawet, które będą pomagały w domu w różnych czynnościach, sprzątały, organizowały nam życie i wyręczały w różnych czynnościach, żeby one nie do końca przypominały nas samych, no właśnie dlatego, że mogą być, że będziemy się w ich towarzystwie czuli źle. No chyba, że będą już tak idealnymi hologramami, co znamy choćby z drugiej ekranizacji, czy z Blade Runnera, że już w ogóle nie będziemy ich odróżniać od nas samych. Ale póki odróżniamy i póki one są wykonane gorzej niż my sami, to też wykonane na jeden raz, prawda? Też podatne na zniszczenie i na degradację. No to staramy się jednak, fascynują nas, ale staramy się jednak trzymać od nich z daleka.